Dzień dobry. Dziś chciałabym Wam pokazać technikę, która wzbogaca prace plastyczne. Chciałabym, żebyście zobaczyli. Przygotowałam rysunek, pomalowałam farbami akrylowymi oraz nachlapałam tutaj mikstion. Ten mikstion służy do tego, żeby przykleić płatki szlak metalu. A szlak metal, spójrzcie, jest to bardzo cieniusieńka folia w kolorze albo złotym, albo srebrnym. Trzeba uważać przy nakładaniu, dlatego że ona jest bardzo delikatna. Można ją nakładać na wiele różnych przedmiotów. Na drewno, na metal, na płótno. Także jak namalujecie jakiś obraz, też można użyć tego. Zobaczcie, tutaj nałożyłam. Delikatnie mogę podociskać bawełnianym takim płatkiem kosmetycznym. O, to przeniosę jeszcze w to miejsce. Ona mi się przykleja tylko i wyłącznie w tych miejscach, gdzie miałam nachlapane ten mikstion. Zaraz zdejmę nadmiar i zobaczycie, jaki efekt jest końcowy. Szlak metal może być w kolorze złotym, może być w kolorze srebrnym, miedzianym. Także to jest do wyboru, jaki będziecie potrzebowali, możecie sobie kupić. Dobrze, i teraz tak, jak już mam to podociskane, to zaczynam usuwać, a usuwamy za pomocą pędzla. I wtedy on powinien nam zostać tylko w tych miejscach, gdzie był położony ten mikstion. I tak trzeba każde z tych miejsc powycierać. I zobaczycie, jak to będzie później fajnie wyglądało. Delikatnie strzepuję nadmiar i widzę, gdzie jeszcze muszę oczyścić powierzchnię. Słuchajcie, nawet można abażury lamp w ten sposób zdobić. Mnie to będzie po prostu takie kropki, kreski złote i srebrne. Taką pracę później można oprawić i będzie pięknie wyglądała na ścianie. Pędzelek, którego teraz używam, to jest to pędzelek miękki. Nie może być za twardy, żeby z kolei nie porysował tej powierzchni. Jeszcze raz sypię. Już powoli, powoli zaczyna się wyłaniać mój obrazek. O. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.